Olbrzymi sukces lakierów marki Domalux to zasługa niemal 20 lat doświadczeń oraz ciągłych prac nowoczesnego laboratorium badawczego. Początki marki sięgają 1991 roku, kiedy to na rynek wprowadzony został trwały, jednoskładnikowy lakier do parkietów. Produkt ten odniósł olbrzymi sukces, a lakiery Domalux z roku na rok zdobywały coraz większą liczbę zadowolonych użytkowników. Dzisiaj są to najczęściej wybierane lakiery w Polsce, co potwierdzają niezależne badania. Aż 95% respondentów zna markę Domalux, a niemal co czwarty z badanych stosował produkty Domalux w ciągu minionego roku. W nowoczesnych halach produkcyjnych roczna ilość rozlewanych litrów lakierów przy założeniu średniej wydajności 10 m2 na litr pozwala polakierować ponad 185 tysięcy boisk do siatkówki lub podłogę drewnianą o powierzchni kraju wielkości Belgii. W celu utrzymania najwyższej jakości produktów, lakiery Domalux poddawane są ciągłym testom i badaniom. W laboratorium oznaczana jest rozlewność lakierów parkietowych, twardość metodą tłumienia wahadła, a także kluczowe cechy użytkowe, jak odporność na ścieranie. Wyniki testów muszą być zgodne z rygorystycznymi standardami firmy. Wszystkie produkty poddawane są również testom aplikacyjnym przeprowadzanym w Akademii Technik Malarskich. Lakiery badane są pod względem właściwości, rodzajów zastosowań oraz systemów aplikacji. W ramach Akademii prowadzone są także szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji osób prowadzących prace lakiernicze. Stale udoskonalane formuły lakierów Domalux pozwalają na dostarczanie klientom nowoczesnych preparatów przyjaznych środowisku. Na nowych opakowaniach produktów można znaleźć charakterystyczny znak zielonego liścia, który potwierdza zgodność z unijną dyrektywą LZO 2010 ograniczającą zawartość szkodliwych dla środowiska lotnych związków organicznych. Marka Domalux jest własnością firmy PPG Deco Polska, wiodącego producenta na polskim rynku farb i lakierów. Firma PPG Deco Polska działa w oparciu o certyfikat ISO 9001-2000, spełniając tym samym najwyższe standardy jakości.